Jaką katechetką była siostra Julia Rodzińska? Siostra Julia dała się poznać jako bardzo wybitny pedagog, ale też i wychowawca. Była bardzo ceniona przez uczniów. Była wymagająca, ale robiła to w taki sposób, że potrafiła zmobilizować swoich uczniów do podejmowania pracy i też w zdobywaniu wiedzy. Miała też bardzo dobry kontakt z uczniami. Po wielu latach jej uczniowie mają głęboką miłość i taki szacunek do niej. Też sobie przypominam, że bardzo była ceniona przez to, że coraz to nowe inicjatywy jakby otwierała przed tymi dziećmi, zwłaszcza przed sierotami i dziećmi zaniedbanymi środowiskowo. Miała taki szczególny charyzmat właśnie do dzieci ubogich. Zorganizowała na stałe dla nich półkolonie dla dzieci z Wilna. Miała bardzo dobrą komunikację z innymi ludźmi i też bardzo pomagało jej to w zdobywaniu różnych inicjatyw. Też bardzo zwracała uwagę na to, żeby dzieci sierocińca nie wyróżniały się w sposób tam ubraniem czy zachowaniem w stosunku do dzieci, które były nie z sierocińca. I też wojewoda właśnie Wilna dał jej nagrodę za bardzo dobre prowadzenie tego zakładu. Oczywiście pieniądze, które uzyskała z tej nagrody, przeznaczyła dla dzieci. W ten sposób społeczeństwo Wilna nazywało ją matką sierot. Zachowało się bardzo dużo zdjęć siostry Julii z Wilna. Siostra Julia była bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o wychowanków i współpracowników. Dbała bardzo o ich głębokie życie religijne, dlatego zorganizowała w szkole powszechnej półkaplicę właśnie dla wychowanków i współpracowników. Bardzo też dbała o to, żeby była adoracja i życie eucharystyczne. Najbardziej swoim przykładem właśnie dawała świadectwo i modlitwy eucharystycznej, i modlitwy też różańcowej. Bardzo jej zależało i chciała, żeby oni byli ludźmi religijnymi, ale także bardzo wartościowymi dla Kościoła i dla Chrystusa. A co mówiły o siostrze Julii współsiostry? Współsiostry pamiętały ją jako człowieka bardzo głębokiej modlitwy i wiary. Była wymagająca od sióstr, ale z relacji sióstr wiemy, że mówiły o niej, że ma serce matki. Bardzo mocno przeżywała, tak intensywnie przeżywała właśnie macierzyństwo duchowe. I to macierzyństwo uzewnętrzniało się na wszystkich etapach jakby jej życia. Jaka siostra Julia była dla dzieci, uczennic swoich? Moje dzieci wspominają ją, że była zawsze radosna, uśmiechnięta, zawsze miała dobre słowo dla nich. Bardzo zaznaczają, że nigdy nie skupiała się wokół siebie. Zawsze widziała w drugim człowieku Chrystusa i to było bardzo piękne w jej po prostu przykładzie dla innych. Tylko jeszcze wspomnienie, że zawsze kanapki, które przynosiła z klasztoru, zawsze podrzucała dzieciom tak dyskretnie do plecaków, żeby inni nie zauważyli tego. Miała bardzo, bardzo głębokie serce i to owocowało i przynosiło efekty w jej dalszym życiu. I jeszcze, mimo tego, że bardzo dużo miała pracy, do szkoły była bardzo dobrze zawsze przygotowana. Jej lekcje były ciekawe, interesujące i dzieci bardzo dużo wynosiły z jej właśnie katechez, z jej lekcji, przekazując też osobom dorosłym to, co dowiedziały się na lekcji. Dla mnie
stała się ważną w momencie, kiedy zaczęłam myśleć o tym, jaką jestem nauczycielką. To trudno jednocześnie być nauczycielem lubianym i nauczycielem, który przekaże dobrą wiedzę. Że to trudno znaleźć taką równowagę między jednym i drugim. I myślałam, jak to robić? Jak przekazać Pana Boga, jak przekazać wiarę, jak przekazać wiedzę, a jednocześnie zyskać miłość i sympatię tych, do których mówię. Jak z naszego spotkania na katechezie ma wyniknąć dobro. I wtedy pomyślałam, że to jest jednak tylko pewien rys z życia siostry Julii. Teraz widzę, że może ważniejsze dla mnie jest jej męstwo. Po pierwsze wyobraźnia miłosierdzia, a po drugie męstwo. Kiedy w 1940 roku Litwini zajęli w Wilnie szkołę prowadzoną przez siostry i zakład dla sierot, siostry straciły pracę i musiały opuścić klasztor. Nie mogły już chodzić w habitach. Siostra Julia załatwiała mieszkania dla sióstr u różnych zaprzyjaźnionych rodzin, gdzie pracowały one jako gospodynie domowe. Siostra Julia zamieszkała z kilkoma siostrami u sióstr wizytek. Gdy polscy nauczyciele zostali wyrzuceni ze szkół, zorganizowali tajne nauczanie. Siostra Julia również uczyła języka polskiego, religii, historii. Pomagała też w zorganizowaniu żywności z okolicznych wiosek, którą dostarczała dla księży emerytów i sióstr rozmieszczonych u różnych rodzin. Siostra Julia często odwiedzała je i umacniała duchowo. Siostra Julia z trzema dominikankami została aresztowana 12 lipca 1943 roku i umieszczona w więzieniu na Łukiszkach, które w czasie II wojny światowej stało się miejscem masowych kaźni Polaków. Siostry umieszczone zostały w celach zbiorowych, a siostra Julia, oskarżona o działalność polityczną i kontakty z partyzantami polskimi, trafiła do izolatki. Była to cementowa szafa, w której można było tylko siedzieć przy słabym dopływie powietrza. Siostra Julia traktowana była surowiej od innych więźniów, ale pomimo tych tortur i częstych przesłuchań nie załamała się duchowo ani fizycznie. Więźniarka, która spotkała siostrę Julię prowadzoną do izolatki, zauważyła spokój i skupienie, które promieniowały z jej twarzy. Nie było widać oznaki załamania, czy nawet wewnętrznej rezygnacji. Po roku więziennej izolacji w więzieniu w Wilnie siostra Julia została przetransportowana w lipcu 1944 roku do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Sama podróż była bardzo ciężka. Możemy sobie to wyobrazić. Wagon bydlęcy, pełen zwierzęcych odchodów, nieczystości i tłum ludzi, który ściśnięty jechał tak naprawdę przez wiele dni do tego obozu. Nie było czym oddychać. Ludzie umierali. No były to straszne warunki. Siostra Julia miała wówczas 45 lat, no i była bardzo schorowaną kobietą. Sam przyjazd do obozu również był trudnym momentem. Nic dobrego tam oczywiście więźniów nie czekało. Kiedy więźniarki wyszły z pociągu, czekali na nich
Czekali na nich SS-mani, którzy poganiali je wśród bicia, drwin, żartów. Było to wszystko bardzo upokarzające dla tych kobiet. Również to, że na oczach żołnierzy wykonywano im badania ginekologiczne. To wszystko przechodziła siostra Julia. Siostra Julia trafiła do żydowskiej części obozu, która była oddzielona od reszty drutem kolczastym o wysokim napięciu. Było tam bardzo dużo więźniarek różnych narodowości. Trzeba było poradzić sobie jakoś z taką ilością ludzi, dlatego no, Niemcy starali się po prostu doprowadzić do tego, żeby wszyscy zginęli. Więźniarki były umęczone pracą ponad siły, głodem, również znęcaniem się nad nimi, torturami. Mieszkały w straszliwych warunkach. Baraki były przepełnione. Więźniarek było tyle, że na pryczach, na których spały, na jednym miejscu spały 3 czy 4 więźniarki, także mogły spać tylko na jednym boku. W tych strasznych warunkach siostra Julia nie straciła siły ducha. Ona organizowała wspólnotową modlitwę. Była przykładem dla innych, jak znosić to cierpienie i być nadal człowiekiem w tych warunkach, gdzie rzeczywiście zapominano o człowieczeństwie. Praktyki religijne w obozie były surowo zakazane i karane, surowo karane. Natomiast siostra Julia nie bała się. Ona organizowała wspólne modlitwy więźniarek i kiedy nawet wchodzili więźniowie funkcyjni do baraku, którzy mieli pilnować porządku, Julia nie przerywała modlitwy. Dalej klęczała, dalej się modliła, także to ci więźniowie byli zawstydzeni i oni się wycofywali przed jej odwagą. Tak naprawdę więźniarki, kiedy nie było siostry Julii lub kiedy nie mogła poprowadzić wspólnych modlitw, one wręcz płakały, ponieważ same nie miały odwagi na to, żeby rozpocząć taką modlitwę. Także siostra Julia była dla nich wielkim oparciem duchowym. W listopadzie 1944 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu, który bardzo szybko rozprzestrzenił się w części żydowskiej, gdzie więźniarki były wyniszczone głodem oraz ciężką pracą. Tyfus wtedy tak naprawdę oznaczał śmierć. Nikt nie chciał się zajmować chorymi, którzy leżeli pozbawieni pomocy, głodni, rozkładający się wręcz we własnych nieczystościach. 26 stycznia 1945 roku rozpoczęła się likwidacja obozu, ewakuacja więźniów. Wtedy siostra Julia nie chciała opuścić więzienia, nie chciała opuścić obozu. Ona już wcześniej postanowiła, że będzie pomagać chorym, zarażonym osobom, którym nikt nie chciał pomagać. I rzeczywiście więźniarki namawiały ją do tego, żeby zaniechała tego pomysłu. Ona jednak na to nie zważała. Pielęgnowała chorych, szła tam, gdzie nikt nie chciał iść. Przynosiła wodę, dzieliła się z więźniami żywnością. Służyła innym tak, jak tylko potrafiła. Siostra Julia niosła innym pociechę. Chodziła do chorych, którzy wołali ją wręcz po imieniu i czekali na to, kiedy ona przyjdzie. Pochylała się nad nimi, dodawała im otuchy. Po pierwszej ewakuacji obozu władze obozowe nie wydawały żywności, także panował jeszcze większy głód. Wtedy też siostra Julia już była ogarnięta gorączką tyfusu i w jej oczach pojawiły się łzy bezsilności. Ona zapewne już przeczuwała, że nie wróci do zakonu, nie
doczeka wolności, nie zobaczy się już ani ze swoimi siostrami, ani ze swoimi bliskimi. I rzeczywiście siostra Julia zmarła 20 lutego 1945 roku. Więźniarki, które leżały obok niej, słyszały jeszcze, jak szeptała modlitwę. I w momencie, gdy ucichła, wiedziały, że odeszła już do Pana. Jej ciało rzucono, tak jak inne ciała, na stos. Ktoś okrył je z kawałkiem materiału. Było to niezwykłe, rzeczywiście, jak na tamte warunki, gdzie nikt się nie przejmował tak naprawdę, gdzie śmierć była czymś powszednim. Przez ten gest więźniowie pokazali, kim ona dla nich była, jak bardzo ważną osobą, jak bardzo ją szanowali. Ta, która w tym, co zwyczajne, tak jak ją Pan Bóg prowadził, nie koncentrowała się na sobie, ale umiała dostrzegać perspektywy potrzeb innych ludzi, szukać nowych dróg, podejmować decyzje. Zaprowadziło ją to do życia, które oddała z miłości dla innych. Nie do śmierci ją zaprowadziło, do życia. Takie normalne, normalnie przeżyte życie. Gdzieś tam między zwykłymi lasami, polami od Nawojowej Pan Bóg ją prowadził do siebie. Zwykła kobieta, która wiedziała, że Bóg czegoś od niej chce. Nie zachowały się zasadniczo po niej ani żadne listy, ani żadne notatki, nawet takie z rekolekcji, ani żadne dzienniki duchowe, żadne jej wypowiedzi. Jako dyrektorka pewnie miała różne przemowy do nauczycieli, do dzieci. Zachowały się tylko świadectwa o niej i słowa te już sprzed samej śmierci, kiedy więźniarki powtarzają, co ona mówiła, jak mówiła o swoim życiu, o życiu zakonnym. Posłuchajmy relacji więźniów z obozu koncentracyjnego w Stutthof o siostrze Julii. Co ściągnęło nas do niej, pokornej, usłużnej innym i rozmodlonej? Była szlachetna, chętna do pomocy i dobra. Pełniła dzieła miłosierdzia w obozie, gdzie zapomniano, że w ogóle istnieje miłosierdzie. Dodawała wszystkim otuchy, polecała Bogu i zachęcała do modlitwy. Organizowała i prowadziła wspólne modlitwy dla nas, współwięźniów. Zawsze była to modlitwa różańcowa, litania do Matki Bożej, pieśni i inne modlitwy. Przychodziły modlić się więźniarki różnych narodowości. Jedni drugim mówili: chodźcie na różaniec do siostry Julii. Mam ją w oczach, tak jakby stała przede mną. Zawsze będę mieć w oczach ten obraz. Klęcząca na drewnianym balu, wyprostowana z uniesioną głową, z oczami skierowanymi w nieskończoność. Nasza siostra Julia. W jej pobliżu człowiek czuł potrzebę modlitwy. Uderzający był spokój, który promieniował z jej twarzy. Odnosiłam wrażenie, że jest wewnętrznie skupiona. Potajemnie organizowała spotkania z kapłanem, także więźniem, aby wyspowiadać się oraz by inni mogli pojednać się z Bogiem. W niejedno niedzielne przedpołudnie chodziłyśmy w milczeniu wokół baraku, biorąc w duchu udział we mszy świętej. Była pogodna, rozmodlona, uczynna i ofiarna. Nawet z narażeniem życia pomagała innym, opiekowała się załamanymi, wyszukiwała takich ludzi i pokrzepiała ich dobrym słowem. Była człowiekiem silnej wiary. Skoro domagała się w tym piekle łaski płynącej z sakramentów świętych,
jej pragnienie spotkania z kapłanem potraktowali bardzo serio. Musiała więc mieć ludzi sobie życzliwych, którzy umożliwili to spotkanie. Wszystkim pomagała, kto tylko jej pomocy potrzebował, niezależnie od narodowości i wyznania. Taka była potrzeba jej serca, by być tam, gdzie jej potrzebują. Nie myślała o sobie, ale o innych. To była szalona ofiarność, bezgraniczna ofiarność. W warunkach upodlenia człowieka potrafiła skierować nas na inne wartości, wartości duchowe. Cała pochłonięta tym, co dla niej było najwyższe i najdroższe. Mówiła o szlachetnym życiu zakonnym, o wspaniałych jego obyczajach i wzniosłych ceremoniach. Na zakończenie rozmowy dziękowała mi, podczas gdy to ja powinnam jej dziękować za to, co w tych rozmowach mi dawała. Dla nas była osobą świętą. Dzieliła się wszystkim, dosłownie wszystkim, nawet ostatnim kawałkiem chleba. Rezygnowała na rzecz bardziej głodnych niż ona. Oddała życie za innych. Umarła z poświęcenia. Była aniołem dobroci. Z rozmowy z nią poznałam, że ona wszystko przyjmuje z poddaniem się woli Bożej. Umiała pocieszać, bo sama głęboko pokładała nadzieję w Bogu. To jej miłość, ofiarna miłość, doprowadziła do zarażenia się chorobą. Ale dla niej bardziej liczył się drugi człowiek. Człowiek potrzebujący był na pierwszym miejscu. Umarła z poświęcenia i wyczerpania, a my, którym służyła, przeżyłyśmy. Nie tylko jej katolickie i polskie rodaczki, ale również Rosjanki, Łotyszki, Niemki i inne żałowały jej bardzo. Byłyśmy towarzyszkami. Na zawsze pozostanie nam w pamięci. Wśród tych, którzy przeżyli, rozchodziła się opinia, że była wielkim i świętym człowiekiem. Sama często modlę się za wstawiennictwem siostry Julii do Boga, bo uważam ją za osobę świętą, która u Boga może wyprosić wiele łask. Oddana życiu modlitwy, módl się za nami. Apostołko Eucharystii, módl się za nami. Krzewicielko modlitwy różańcowej, módl się za nami. Oddana Chrystusowi w ślubach zakonnych, módl się za nami. Ukazująca piękno życia konsekrowanego, módl się za nami. Zatroskana o rodziny, módl się za nami. Opiekunko sierot, módl się za nami. Wychowawczyni młodzieży, módl się za nami. Wzorze pedagogów, módl się za nami. O apostołko miłości, nawet gdy Siostro Julio.